serdecznie. Jest 30 dzień sierpnia. Znajdujemy się na odcinku górskim rzeki Redy w miejscowości Wiecherowo. Będziemy się łowić od mostu, który prowadzi do Piaśnicy w kierunku cementowni. Dzisiaj łowimy, będziemy przynajmniej spróbować złowić pstrąga. No ewentualnie może coś innego, ale raczej typowo pstrąg. Także w ruch pójdą woblerki, błystki. Dzisiaj wspólnie z Anią, która wykupiła sobie jednodniowe zezwolenie na łowienie na rzece górskiej. Także do zobaczenia później, co zrobimy. Proszę bardzo, przeprawa przez Redę. Jak ty to zrobiłeś? Normalnie, tutaj daj krok. No, ale ja nie mam takiego dużego rozkroku. Podam ci rękę. Ty mrówki podam. Chodź, podam ci rękę. Nie, bo ci się wepchnę. Nie wepchniesz, dawaj. Tu możesz normalnie na to stanąć. Tak, tylko że tutaj nie mam jak stanąć. No to dasz taki krok duży. No właśnie nie mam rady. Te mrówki łażą. Dobra, dasz radę. Ja trzymam tą gałąź. Jakie cele. Musieliśmy przejść na drugą stronę rzeki ze względu na to, że zbyt ciężko było się w jednym miejscu przeprawić. No i teraz robimy po drugiej stronie. Ania już nabrała wprawy, zerwała już jedną przynętę. I wtedy okazało się, że zostawiłem w garażu zapasowe krętliki. Na szczęście znalazłem jeszcze kilka w pudełku, także nie będzie tak źle. Mam nadzieję, że dzisiaj coś złowimy. Okolica jest bardzo malownicza, aczkolwiek też dosyć trudne miejscami do przejścia. Parę razy pstrąg wyskoczył z wody, także próbujemy tutaj połowić chwilę. Jak się nie będzie działo nic, to przejdziemy dalej, ale tutaj no, żywimy nadzieję z tym odcinkiem.
wyjście do Woblera, takiego całkiem miarowego pstrąga. Niestety nie zapiął się, spadł i... A wyskoczył z wody już za przynętą. No niestety chyba troszkę za szybko go wyciągnąłem. Dosłownie parę sekund i może byłoby wtedy co pokazać. Pstrąg wypłynął tutaj spod tych właśnie, spod tej roślinności. W tym miejscu wyskoczył i... No i nie zapiął się. Znajdujemy się właśnie na tyłach cementowni w Wejherowie. Czekamy teraz na gościa, który ma do nas dołączyć i poobławiamy jeszcze parę miejscówek. Odcinek był dosyć krótki, także cofniemy się jeszcze na kilka tych ciekawszych miejsc, no i zobaczymy, czy uda się jeszcze coś złowić. Jest i sam on. Siema. Grunciarz. Cześć. Z tyłu widać tamę na cementowni. I zaczynamy się teraz cofać w dół rzeki już wspólnie z Marcinem. Prawdopodobnie będzie ostatnim odcinkiem pstrągowym z rzeki Redy w tym roku, w 2015, bo jak wiadomo pstrąg od pierwszego już ma okres ochronny, dlatego tym bardziej kombinuję tutaj z przynętami, kolorami, techniką prowadzenia, żeby złowić coś na zakończenie tego sezonu pstrągowego. A jak na razie cofamy się z powrotem do miejsca, w którym zaczęliśmy dzisiejsze wędkowanie. Niestety bez efektu. Ania uczy się łowić na muchę. No, przed chwilą właśnie złowiłem mojego pstrąga. Niestety sam moment holu się nie nagrał, mam natomiast zdjęcie i moment, jak wypuszczam go nagrany telefonem. Jakiś po prostu błąd w kamerze, no niestety nie nagrało się to, ale mam satysfakcję, że go złowiłem. Jest zdjęcie, jest moment wypuszczania, także wstawię to do filmu, jak będę go montował. Póki co łowimy dalej, jest już pierwsza ryba. Ostatni pstrąg prawdopodobnie w tym roku. Bardzo. Płyń, godzina w pół do pierwszej, kończymy wędkowanie z wynikiem 1 pstrąg, którego nie udało się nagrać właściwie, znaczy nie udało się nagrać momentu holu. Moment wypuszczania nagraliśmy telefonem komórkowym, bo w kamerce wystąpił jakiś błąd, ale już jest to opanowane. No co, sezon pstrągowy zakończony. Myślę, że było całkiem fajnie, bo pochodziliśmy trochę, pozwiedzaliśmy tej rzeki, pokazaliśmy niektóre piękne scenerie.
Także no co można jeszcze powiedzieć ciekawego? Nie, że w dniu dzisiejszym kończymy serię w poszukiwaniu pstrąga. Natomiast nie kończymy serii w poszukiwaniu mieszkańców Redy, z tego względu, że Reda to nie tylko pstrągi, Reda to także lipienie, także troć i wiele, wiele innych ryb, także na pewno tutaj jeszcze zajrzymy. No wiadomo, okres ochronny zmusza nas do tego, że nie będziemy już poławiać pstrągów. Ale tak. To nie znaczy, że kończymy z Redą, po prostu na pewno jeszcze do końca roku się ukaże jakiś film z tej rzeki. Może nie akurat z tego odcinka, ale coś na pewno pokażemy. Przynajmniej jest taka nadzieja. Zaczyna się wrzesień, wiadomo, wrzesień to spinning. Jak doskonale wiecie, my kochamy spinning. W tej chwili było troszeczkę mniej filmów z tego względu, że nie wszyscy z nas mogli łowić. Obowiązki domowe. Przykładem jest tutaj Ania, która dzisiaj okazjonalnie z nami się wybrała. Znaczy właściwie oni się wybrali. Ja do nich dołączyłem z tego względu, że moja pasja wędkarska jest na tyle silna, że wczoraj wylądowałem na rzece Martwa Wisła razem z Jackiem, którego doskonale znacie. Byliśmy tam na nockę. Chcieliśmy połapać sobie troszeczkę białej ryby. No i dzisiaj dołączyłem tutaj do Ani Mateusza. Powiedz, co złowiłeś? Nie będę się chwalił, z tego względu, że wszystko się chwali. To, co jest nienagrane, co to z nią uwiecznione filmem, ani żadnym zdjęciem, to się nie liczy. A tak naprawdę ci, co dużo wędkują w tym roku, wiedzą doskonale, jak wygląda sytuacja z rybą. No jest źle, jak nie tragicznie. Dużo wędkarzy tam akurat na Martwej Wiśle było wędkujących z łodzi, narzekali. Ja nie będę narzekał, było jak było, odpocząłem. Z jednej strony, z drugiej strony się zmęczyłem, że przyjechałem jeszcze tutaj do ekipy dobić na Redę, bo to w końcu ostatni dzień, gdzie mogliśmy połowić pstrągi. No i co więcej, co dodać? Zaczynamy sezon spinningowy. Typowo teraz skupimy się chyba na szczupaku, może okoń. Szczupak, okoń. Jak będzie super, to sandacz. Chociaż sandacza w naszych okolicach możemy najbliżej szukać właśnie na Martwej Wiśle bądź Wiśle. Albo w Rybnym. Albo w Rybnym, dokładnie tak. A wiadomo, jaki jest stan rzeki Wisły. Także jest tak niski, że można chodzić sobie praktycznie w kaloszach. Zobaczymy, czy uda nam się w ogóle wyjechać na Wisłę, na Martwą Wiśle po sandacze. Na pewno będziemy łowili na okolicznych jeziorach, co będziecie mogli zobaczyć na pewno w następnym odcinku. Nie przedłużając, kończymy ten film. Do zobaczenia i w następnym sezonie pstrągowym, który już niedługo. Cześć. Cześć.